człowiek nie wiadomo skąd, który przyjechał tu pławić się w luksusach i w aksamicie, ale wśród nadburzańskich terenów. Właśnie wrócił ze swojej wycieczki rowerowej i złapaliśmy oddech na to, by porozmawiać tak po prostu o niczym z Tomaszem Karolakiem. Cześć. Nieprawda wcale, witam serdecznie. Otóż proszę Państwa, kiedy zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zacząłem ją podrywać, co jest oczywiste i dlatego tutaj rozmawiamy. To jest też element pewnej gry, powiedziałbym. Tak, ja zgodziłam się spotkać z Tobą na kawę, bo gdybym się nie zgodziła, to Ty nie zgodziłbyś się na wywiad. O nie, tak, aż tak, to nie. Przede wszystkim, warto powiedzieć o tym miejscu, w którym jesteśmy. Zresztą ja tutaj trafiłem poprzez, właściwie przypadkowo, a B, teraz akurat w tej kontekście, w tym, który teraz się okazał, czyli kryzysu humanitarnego, który mamy związanego z, no niestety, wojną, która jest za naszymi granicami. Też warto powiedzieć o tym, co wy tu robicie. Także ten wywiad i tak by się udał, i tak by się udał, i tak by wyszedł, i tak by wyszedł. No właśnie, no pewne drogi gdzieś tam sprowadzają ludzi do siebie, także my tutaj dzisiaj... No ładnie to powiedziane, sprowadzają ludzi do siebie. Może to z tego będzie. Mimo, że dziś przyjechaliśmy tu z ekipą Arche TV jako korespondenci wojenni, to znaleźliśmy moment na to, aby porozmawiać o rzeczach nie tyle ważnych, co równie pięknych. No właśnie, przyjechałeś tu, Tomasz, no właśnie. Zdradź nam, Szelęgowska to twoja koleżanka telewizyjna czy prywatna? Bo przecież to dzięki jej programowi tutaj się Nie, ja byłem w ogóle przez ostatnie parę dni w okolicy granicy Hrebenne, Przemyśl i Rzeszów. Próbowałem tam pomóc, oddałem do dyspozycji swoją osobę organizacjom pozarządowym, które tam organizują te wszystkie sprawy. Jeżeli przywiozłem też kobietę, nie chcę się chwalić, bo to nie po to to robiłem, ale rzeczywiście były kursy do Warszawy i tak dalej, no wszyscy na szczęście to teraz robią, natomiast pewnego ranka włączył się telewizor, właściwie mimochodem włączyłem telewizor i zobaczyłem program, który nie ma żadnego znaczenia w obecnej sytuacji, zobaczyłem Dorotę Szelągowską, która, nie wiem, rozkoszuje się jakimś założeniem pałacowym, jakimiś wnętrzami, wszak ona jest specjalistką tego, i opowiada. No i tak zwróciłem oko, Natomiast w pewnym momencie usłyszałem jej ton takiej prawdziwej radości, co się w telewizji rzadko zdarza, bo zwykle wszyscy są nauczeni, wyuczeni i coś tam próbują udowodnić. Ja w związku z tym, że jestem zawodowym aktorem i fałsz przed kamerą czy na scenie wyczuwam kilometrami, no to nagle ta jej szczerość mnie zainteresowała. I nagle zobaczyłem to miejsce, szybko się okazało, że to jest właśnie ten pałac, były pałac biskupów w Janowie Podlaskim, który jest fantastycznie rzeczywiście odrestaurowany, łączy w sobie wszystko to, co jest świetne w nowoczesnym hotelu, a jednocześnie z tym duchem przeszłości. Tutaj był biskupem Adam Naruszewicz, to jest człowiek, jak Państwo może nie wiecie, który był współtwórcą i Konstytucji 3 maja, więc takiego aktu prawnego, który dla nas i w ogóle dla Europy jest niezwykle ważny, więc to miejsce ma swoją fantastyczną historię. I zachęcam Cię, żebyś też odwiedził poza murami zamku grotę, w której prawdopodobnie tworzył. I podobno jest połączona z tym zamkiem podziemnym korytarzem, gdzie włóczy się duch Naruszewicza. No, w każdym razie w związku z tym, że dziś się okazał taki dzień, że ja mniej jestem potrzebny tam na tej granicy, że ta rzeczywiście organizacja coraz sprawniejsza jest, a jutro muszę być na północy Polski, no to postanowiłem zatrzymać się tu i przyjechałem tu w nocy. No i rzeczywiście ten obiekt robi ogromne wrażenie, jeśli chodzi o smak, gust, jakość użytych materiałów. Cudne jest to, że w części tych 200 pokoi właściwie są tu dzieciaki z domu dziecka z Ukrainy, czy też z różnych domów dziecka, ze swoimi opiekunami. Hotel otworzył się z taką inicjatywą, to też jest super. Jak ja to napisałem na Instagramie, że
w te posadzki i plusze właśnie i aksamity zostały biskupie właściwie zostały przyjęte te biedne dzieci. I to jest jakby godne najwyższej pochwały i to jest taki przykład dla pewnie innych miejsc hotelowych w Polsce, jak można działać, jak można się podzielić tym, co się ma. No wy macie po prostu ten hotel i te miejsca i to jest super. Tak, wiesz, i to się idealnie wpisuje też w hasła naszej grupy Arche. Łączymy sprzeczności, ufamy wszystkim, zmieniamy siebie. A zamek to miejsce, które łączy przeszłość z teraźniejszością. No tak. Ja zresztą zostałem tutaj ugoszczony w takim bardzo ciekawym pokoju, w którym jest sklepienie stare, 17 czy 18 wieczne. Ono daje taki klimat niesamowitości pobytu tutaj. No a jednocześnie na ścianie jest reprodukcja malarska, która robi też świetne wrażenie. Generalnie jest tak, że mamy taki rodzaj przeniesienia się w czasie, kiedy tutaj jesteśmy. Jest to, jest ten, to założenie właściwie pałacowe jest, jest położone w kapitalnym miejscu. Tutaj dookoła są bardzo ciekawe zabytki. Mamy zaburze, czy w ogóle w niedalekości przepływa Bug, więc to jest Dolina Bugu, więc to jest wszystko bardzo malownicze. Ja to zrobiłem dzisiaj wycieczkę rowerową, taką 40-kilometrową i naprawdę to robi wrażenie. Budownictwo sakralne tego terenu jest świetne, i to znaczy też dla tych, którzy się interesują, rozwijające. Ja tak Ciebie słucham z takim zadumaniem, jesteś tu niespełna dobę, a zdobyłeś już tyle informacji. Chyba, jestem szybki chłopak. Przed wyjazdem. Nie. Ja jestem szybki chłopak, proszę Państwa. Próbuję tu właśnie udowodnić Pani, że ten. No w każdym razie to są takie rzeczy, które oprócz tego, że łączą dla ewentualnych gości jakiś rodzaj, no w dobrym standardzie, czy nawet bardzo dobrym standardzie wypoczynku, to jednak rozszerzania tych kulturowych świadomości. Jak wiadomo, nie za bardzo znamy historię, a szczególnie historię własnego kraju, więc każdy pobyt w takim miejscu, w którym czuje się historię, jest że tak powiem, rozwojowy i fajny. No. Mhm. Przyjechałeś tu dla tych aksamitów, czy dla tych terenów nadburzańskich? Co jest dla Ciebie tutaj tym wyznacznikiem? Ja przyjechałem tu dla historii tak naprawdę, bo mi się spodobało w programie, który zobaczyłem, że rzeczywiście jest tu świetnie połączona ta historia i to wymagało bardzo wiele pracy, żeby tak odrestaurować to miejsce, żeby ono przypominało swoją właśnie funkcję historyczną. Znam takie miejsca w Polsce, gdzie założenia parkowe na przykład zostały zniszczone, ponieważ właściciele świetnie odrestaurowanego pałacu na przykład postanowili wybudować weselny dom. No i to jest coś okropnego. W ogóle nie wiem, kto im na to pozwolił. Wszak właśnie to jest fajne, że jakby możemy się przenieść 200 lat wcześniej, wchodząc tutaj na przykład do tego pałacu, który się okazuje zresztą bardzo przytulnie zrobionym, bardzo dużym, w sumie dużym hotelem. Nie widać po nim, że on jest taki duży, więc tak. Daje nam taką atmosferę, ja nie wiem, kameralności. Ale też masz takie wrażenie, że ludzie, którzy tu pracują, którzy tu przyjeżdżają, wypełniają te historie i magię, o której mówi Szelengowska, czy ty? No wiecie co, to jest tak, że ja w ogóle jestem usprawiedliwiony z tych komplementów, dlatego że jak ja zobaczyłem ten program o tym miejscu, to wcale nie miałem zamiaru tu przyjeżdżać, tylko zadzwoniłem na recepcję, tam pani jest świadkiem, i odebrała ta pani, powiedziałem: dzień dobry, proszę pani, ja przed chwilą obejrzałem program w telewizji i chciałem wam powiedzieć, że macie fantastyczne miejsce. Ale to pan chce zarezerwować pokój? Ja mówię: nie, ja po prostu dzwonię, żeby wam powiedzieć, że macie fantastyczne miejsce. A to, że okazało się, że muszę się przerzucać na północ, jechać z południa i postanowiłem jechać tą ścianą wschodnią, no to nagle sobie przypomniałem, przecież to jest po drodze i można się tutaj zatrzymać. I rzeczywiście, jeżeli moja telewizyjna twarz, czy ekranowa, no bo przecież ludzie mnie znają z telewizji. Powiedziałabym bardziej radiowa. Radiowa?
Twarz radiowa to twarz, która nie nadaje się do telewizji. Aha, dziękuję. Biorę to jako komplement. Babcia mojej przyjaciółki... No już nie chciałam, żeby było tak słodko. Babcia mojej przyjaciółki mówi, że mężczyzna może być nieznacznie, tylko trochę ładniejszy od diabła, więc... ale to przyjmuję jako komplement. Natomiast jeśli mogę i rzeczywiście mogę wykorzystać to, żeby kogoś przekonać, żeby tu przyjechał, no to zdecydowanie to robię. Nigdy nie promuję ani nie mówię w ten sposób o miejscach, które nie ujęły mojego serca. Tak? Także z czystym sercem właśnie mogę polecić to miejsce, które no, jest na ścianie wschodniej. To jest teraz taki no, pewnie w mniemaniu wielu ludzi niebezpieczny rejon, a może taki ryzykowny, o tak bym to nazwał. Nic z tych rzeczy. Ale dodatkowo dyrektor zamku Grzegorz Orzełowski dowiedział się od wójta, że to miejsce jest miejscem zwanym osadą, czyli miejsce bezpieczne, więc mimo tych zamieszek między trudnej sytuacji na granicy białoruskiej, dodatkowo pomijając wszystkie aspekty, walory, atrybuty tego miejsca, jest to faktycznie osada, miejsce bezpieczne. Tomek, jeszcze chciałabym z Tobą poruszyć bardzo ważny temat, o który zahaczyłeś. Swoją twarzą chcę i mogę promować. Wracając do sytuacji teraz wojennej. No właśnie, gościmy w naszych przestrzeniach hotelowych różnych gości, którzy mówią podobnie tak jak Ty. Skoro moja twarz jest znana, chcę pomagać, nie chcę się lansować, ale jeżeli moja sława, moja twarz może mówić głosem innych, których nie słychać, to chcę to robić. Wiesz co, ja pojechałem na granicę nie robiąc relacji na Instagramie. To znaczy na Instagramie na przykład zamieszczam prośby, które wysyłają do mnie znajomi, którzy organizują różnego rodzaju zbiórki, albo informuję ludzi, którzy oglądają o właśnie takich fajnych, pięknych gestach, jak zresztą wasz zamek wykonał. Natomiast no to już samo to, że tu mówię przed tą kamerą, że byłem na tym po prostu na tej granicy, no to rzeczywiście może być odebrane jako pewnego rodzaju lansowanie się. Ale też ja tam byłem nie tak bardzo długo. Mhm. Też oczywiście zrozumiałem, że wszyscy my w porywie serca tam jedziemy i często dobrymi intencjami jest niestety piekło wybrukowane, no bo tam się robią tłumy, ci ludzie się boją i tak dalej, i tak dalej. Więc ja pojechałem tam, bo naprawdę miałem poczucie, że chcę pomóc fizycznie. Po prostu, nie wiem, w segregowaniu czegoś i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że mogę pomóc też w inny sposób, mianowicie właśnie nagłaśniając pewne problemy, które tam się pojawiły, co zresztą robiłem, mianowicie właśnie to, żeby zapewnić uchodźcom większe bezpieczeństwo, czy żeby nie ulegać jakimś właśnie niesprawdzonym informacjom i tak dalej, a przede wszystkim to, żeby rzeczywiście ci, którzy chcą pomóc, żeby kontaktowali się z organizacjami pozarządowymi, tak, które na tych terenach działają i one naprawdę znają sprawę i wiedzą co, gdzie, jak i o co chodzi. Także to jest tak, że cała Polska się zjednoczyła. Polska się, wiadomo, Polacy się jednoczą zawsze, jak przychodzi wróg z zewnątrz. Z historii Polski to jest oczywiste. Natomiast zobaczymy, jak to długo będzie trwało, ale to jest budujące, że nagle nie ma żadnych sporów i że to wszystko idzie w tę stronę. Tak, ja mam taką gębę telewizyjną i po prostu jak mogę pomóc, to pomagam. Czy będziemy mogli liczyć na Twoją obecność na powrót do zamku czy do innych hoteli? Nie mogę powiedzieć, bo byś chciała ode mnie tajemnicę moją państwową. Powiedzmy, że miejsce ujęło moje serce i na pewno tu wrócę. Pięknie. Fajnie, że jesteś tutaj, Tomek, i przede wszystkim fajne jest to, że nie tylko chwalisz ten obiekt, ale przede wszystkim poznałeś tę historię, bo ta historia jest warta ponownego odkrycia. Oj, żebym cię nie musiał zrobić egzaminu z historii, bo ja akurat nie, historią Polski się interesuję. Ja teraz troszkę się nauczyłam też od ciebie. No dobra, dobra. Wszystkie drogi, jak się okazuje, prowadzą do zamku. Do zamku, do terenów dziewiczych, nadburzańskich, bo przecież mogę się domyślać, w jakich miejscach byłeś, jakich ludzi nie spotkałeś, ale jednak chyba my Polacy, my Słowianie mamy w naturze to, że chcemy tej prostoty. Tak, a my nie mamy w naturze to, że na przykład chcemy się napić?
A picie też jest proste. Przy naturze, tak? Tak, tak preferujesz? Że tam a gdzie przy ognisku? Się piło za młodych ognisku. Lat? Przy ognisku. No, na ławce. No, to prawda, to prawda. Piło. Ja również przy piło orężadę i wodę oczywiście, proszę Państwa, no bo przecież o tym my mówimy. Tak. Nie? Potem weszła kawa. A w zamku w Janowie Podlaskim espresso, herbata i wszystko to, o czym zamarzycie. Również takie postaci jak Tomasz Karolak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Nie umawialiśmy się na ten wywiad. Przyjechaliśmy tu w zasadzie oboje. Nie kłamią, nie tak, kłamią. Spontanicznie. Tomek z potrzeby serca i z potrzeby estetyki, którą może zobaczyłeś nazwać? W telewizji. A my przyjechaliśmy tu po prostu relacjonować to, co się dzieje w naszych hotelach i od taka perła nadbużańskich terenów. Dziękujemy raz jeszcze. Gość Arche wśród gwiazd, bo taki mamy program. Jak naprawdę? Wrócisz do swojego pokoju, a kto jeszcze był? Jakie gwiazdy były tak zwane? Będą. Była większa gwiazda niż ja? Poczekaj, kto był wyższy od ciebie? Zaraz. Operator Dawid niech podpowie. Czy była większa gwiazda niż ja? Czy był taki wysoki ktoś, jakaś większa gwiazda? Siatkarze, rozumiem. Byli. A, okej, okay, siatkarze i koszykarze. Robiłam, ale to nie dla Arche. Nie, to Gordat wyższy, tak. Był Stanisław Sojka, to nie. Był Przemek Kossakowski. Nie, no Stanisław Sojka to jest wielki artysta polski. To szacunek. Nie, śmieję się, bo szukam wyższych osób, ale tak. Był Stanisław Sojka, był Staszek Przemek Kossakowski, który niższy. Również... Ale kurczę, Tomek, jeszcze mamy jednak większym, wiele jest. Tematów. Był u nas Przemek Kossakowski, na naszym balu charytatywnym prowadził licytację. Przyłącza się aktywnie w promowanie naszej Fundacji Leny Grochowskiej, bo fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie. To są osoby, które pracują, zarabiają, mają swoje pieniądze. Także aktywizujemy również do pracy. Nasze hotele to nie tylko piękno tych przestrzeni, ale również piękni ludzie. I tacy piękni ludie jak ty. Ty jesteś piękny w środku. To znaczy, wy tak chcecie. Też tu przyjeżdżasz. To znaczy, wy tak chcecie taką stworzyć jeszcze wokół tych hoteli, taką otoczkę pewnego sensu, nie tylko biznesowego. Tak, my tak naprawdę tworzymy tylko, takie swoje. Nie tylko zarabiacie hajs, tylko skoro już tego hajsu nazarabialiście, to po prostu można się nim podzielić na zewnątrz w postaci różnych akcji. No dobrze, no. Dlaczego nie? Jak już ma się pieniądze, to chce się już tylko sławy. Tak? Tak. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Moim i waszym gościem był Tomasz Karolak, a resztę już sobie pogadamy poza kamerą. Bardzo dziękuję.